czwartek, trzeci dzień października. Anna Tołaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Czy tej zimy zabraknie nam węgla? Coraz niższe temperatury za oknem i coraz więcej osób zaczyna ogrzewać swoje domy. Sezon w pełni, a to oznacza większe zainteresowanie zakupem węgla. Czy to dobry moment, żeby zrobić zapasy? I czy jest ryzyko, że go naprawdę zabraknie? O to zapytaliśmy ekspertów. Fatima Orlińska. W Katowicach trwa konferencja klimatyczna PreCOP, poprzedzająca szczyt klimatyczny ONZ w Azerbejdżanie. W ramach wydarzenia zorganizowano Energy Days, czyli szereg prelekcji, debat i warsztatów, w trakcie których węgiel odmieniany jest przez wszystkie przypadki. A wyraz ten odmieniają przez wszystkie przypadki nie tylko eksperci. Wielu zadaje sobie pytanie, czego nie zabraknie. Marek Wesoły, były sekretarz w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podkreśla, że z każdym rokiem węgla będzie coraz mniej, bo mniejsze jest wydobycie. Między innymi elektrownia Rybnik, która ma być zamknięta, to też powoduje mniej tego węgla, z którego odsiewa się węgiel dla gospodarstw domowych, co globalnie powoduje sytuację taką, że na rynku rzeczywiście tego węgla grubego dla gospodarstw domowych będzie mało, będzie mniej i mieliśmy to już sytuację taką w poprzednim roku, w tym roku myślę to się powtórzy w okresie zimowym i oby nie było tak, że rzeczywiście zabraknie. Myśmy mieli taką sytuację w zeszłą zimę, że troszkę było zapasów z tego czasu, kiedy ściągaliśmy ten węgiel przy okazji pandemii. O tym, że zimą węgla może zabraknąć, już kilka miesięcy temu ostrzegali związkowcy górniczy. Apelowali wówczas do rządu w sprawie rozporządzenia o paliwach stałych, zgodnie z którym węgiel dla gospodarstw domowych musi spełniać określone normy. A że polskie górnictwo takiego nie wydobywa, musi być importowany, prawdopodobnie z Kazachstanu. Jak pamiętamy, dwa lata temu, kiedy tego węgla zabrakło, ludzie kupywali maksymalnie ile potrzebowali. Czyli jak potrzebował 2 tony, to kupił 5, bo taka była możliwość kupienia maksymalnie 5 ton. I kupywali 5 i zeszły rok jeszcze objechaliśmy. Ten rok już będzie trudniejszy. A jeśli my w tym czasie jeszcze wyeliminujemy te 2,5-3 miliony choćby z polskiej grupy węglowej, tych węgli grubych, no to oznacza, że tego węgla braknie i to braknie dość szybko. Węgla nie brakuje przynajmniej na ten moment, mówi Polska Grupa Górnicza. Jak jednak podkreśla, trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądała za kilka tygodni, co w dużej mierze zależne jest od tego, jak intensywna będzie zima. PGG jako spółka Skarbu Państwa niejako determinuje ceny węgla na rynku. To, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że cały czas produkcja idzie zgodnie z planem. Na chwilę obecną nie mamy żadnego ryzyka, że tego węgla braknie, ale tak jak mówię, to jest na chwilę obecną. Zachęcamy oczywiście naszych klientów do nieczekania do tego, aż zrobi się zimno, tylko do zaopatrzania się właśnie w produkt już teraz. Nasz sklep przygotował promocje, te promocje w tym roku były realizowane. Dodatkowo ceny za tonę, jak zapewnia PGG, są niższe niż w zeszłym roku. Pełne przygotowanie i zabezpieczenie we węgiel na rozpoczynający się sezon grzewczy gwarantuje również Tauron, który surowiec dostarcza do ciepłowni. Jeszcze kilka lat temu spółka zużywała około 900 tysięcy ton węgla rocznie. Dziś te liczby oscylują w granicach 600-700 tysięcy ton w ciągu roku. Nasza grupa Tauron, centralizuje zakupy węgla. My jako spółka zależna od Tauron Polska Energia opieramy się na zakupach, które są realizowane przez grupę. Na dziś mogę powiedzieć, że mamy wszystkie składowiska wypełnione po brzegi i dostawy węgla są realizowane na bieżąco. Także na najbliższy sezon grzewczy 2024-2025 węgla dla ciepłownictwa, dla Tauron ciepło nie braknie. Żeby jednak kupić go w korzystnej cenie, warto się pospieszyć. Kolejne chłodne dni będą powodowały coraz większe zainteresowanie opałem, co nie bez znaczenia pozostanie dla cen. Według danych portalu Energy Instrat najniższą od 2 lat cenę węgla odnotowano w lipcu tego roku. Mają mieć podany śmiertelny zastrzyk albo zostać odstrzelona. Do 9 grudnia ma zostać uśmierconych około 200 nutrii z terenu Rybnika i Jaworzna. Właśnie została podpisana umowa w tej sprawie. Paweł Jędrusik. To może być walka z czasem. W środę 2 października Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpisała umowę z wykonawcą na eliminację około 200 nutrii. Mają zostać odłowione i uśmiercone do 9 grudnia. W międzyczasie wniosek o utworzenie azylu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska złożyło miasto Rybnik.
Nas na chwilę obecną zobowiązuje podpisana umowa z wykonawcą. Te kwestie wniosków, to też jest jeszcze kwestia ich rozpatrzenia, przeanalizowania, czy taki azyl spełnia warunki, więc też trzeba brać pod uwagę to, że taki wniosek musi być zweryfikowany i samo jego złożenie też nie świadczy o tym, że on zostanie tak naprawdę utworzony. W azylu miałoby się znaleźć około 30 nutrii. Mamy nadzieję, że to już są ostatnie dni tak naprawdę przed oficjalnym pozwoleniem na utworzenie tak zwanego azylu. My pomogliśmy każdemu zainteresowanemu, rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma podmiotami, które były w fazie wstępnej zainteresowane takim stworzeniem azylu. Niestety przez różne czynniki, czy to formalne, czy też braku później chęci, rezygnowały. Jednak w tym, że taki wniosek może być rozpatrywany nawet przez 3 miesiące. Z kolei wykonawca umowy musi jedynie poinformować RDOŚ z 5-dniowym wyprzedzeniem o planowanej eliminacji zwierząt. Proces będzie wyglądał tak, jak wskazują to umowa i załączniki do postępowania i będzie się odbywał do, tak jak wynika to z umowy, na chwilę obecną, jeżeli termin nie zostanie przedłużony, do 9 grudnia. Na razie rybnik nie chce informować, gdzie azyl dla nutrii miałby się znaleźć. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Olsztyna, problem może się jednak pojawić, gdy wybierając trasę w nawigacji, ta wskaże nam dobrych kilka godzin drogi. Olsztyn na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Olsztyn na Mazurach okazują się być kłopotliwe nie tylko dla samorządów, dlatego jest pomysł, by ten kołok częstochowy zmienił nazwę na Olsztyn Jurajski. Olsztyn spod Częstochowy nie chce być już mylony ze stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Władze samorządowe organizują konsultacje z mieszkańcami, by zdecydowali, jaką nazwę będzie nosić ich miasto. Zmiana ma być sposobem na rozwiązanie problemów. No, telefony się zdarzają, że dzwonią zamiast do tamtego Olsztyna, to do tego. Okazuje się, że nie wszystkim mieszkańcom gminy przeszkadza, że w Polsce istnieje drugie miasto o takiej samej nazwie. Na ulicach można także usłyszeć głosy krytykujące pomysł zmiany. Bo tradycja, kultura, którą ja też przekazuję z pokolenia na pokolenie, no bo tradycja kół gospodyń wiejskich to ja, więc myślę, że Olsztyn to ten nasz. Władze miasta deklarują, że zmiana nazwy nie będzie wymuszała na mieszkańcach zmian w dokumentach. Nie ma adresów dowodów w dowodach, więc dla mieszkańców się nie łączy to praktycznie z niczym. Przedsiębiorcy pewne dokumenty musieliby sobie uaktualnić. Tym samym mieszkańcy jako tacy kosztów nie poniosą, ale kwestie finansowe pojawiają się w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Olsztyna. Już miałem kontakt z właścicielami aptek i na przykład zmiana nazwy powoduje konieczność zmiany koncesji, z tego co zrozumiałem, i w tym momencie zapłacą około 8 tysięcy złotych. Czy Olsztyn powinien pozostać Olsztynem, czy ma też być Jurajski? Do 8 października mieszkańcy będą mieli czas, by wyrazić swoją opinię. Ma zaledwie 3 miesiące i nowe serce. O najmłodszej pacjentce, która przeszła transplantację, opowiada jej mama. W Polsce nie ma takiego drugiego dziecka jak Gabrysia. Dzięki operacji przeprowadzonej przez lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca dostała szansę na normalne życie. Łukasz Kądziołka. Mama 3-miesięcznej dziewczynki tak opisuje dzień operacji. Radość, przerażenie, strach. Wiadomo, to trzeba przeżyć może tak. Nie da się tego opisać. Gabrysia nie będzie tego pamiętać, ale dziś była gwiazdą. To najmłodsza osoba w Polsce, która przeszła transplantację serca, mając zaledwie 7 tygodni. W Śląskim Centrum Chorób Serca lekarze przeprowadzili operację, która uratowała jej życie. Jednak najpierw trzeba było znaleźć dawcę. Musi być zgodny co do masy, mniej więcej także co do wieku, co do wielkości serca. Tak jak powiedziałem, dobieramy dawców u tych małych dzieci pod względem wielkości serca i znalezienie takiego dawcy to naprawdę jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Transplantacja objęła nie tylko przeszczep serca. Potrzebowaliśmy trochę więcej naczyń, szczególnie układu żylnego, który Gabrysia miała nieprawidłowo zbudowany, więc kolega, który pobierał serce, wiedział już, że
musi wykonać bardziej rozległe pobranie. Nieprawidłową budowę serca i naczyń u Gabrysi zdiagnozowano już podczas badań prenatalnych, gdy pani Sylwia była w drugim miesiącu ciąży. Wada była na tyle skomplikowana, że kardiochirurdzy nie mogli skorygować jej anatomicznie. Dlatego trzeba było przeprowadzić zabieg, dzięki któremu dziewczynka dostała szansę na normalne życie. Jej mama liczy na to, że takie właśnie będzie. Starać się, żeby rosła z nami, tak? I żeby prowadziła normalny tryb życia i była szczęśliwym, uśmiechniętym dzieckiem. Oby tak było. Dzisiaj 3-miesięczna Gabrysia przeszła badania kontrolne i jest zdrowa. Katowicki Dom Aniołów Stróżów zbiera pieniądze na wymianę okien. Potrzeby są spore, bo konieczna jest wymiana 37 okien, a to będzie kosztować około 200 tysięcy złotych. Ruszyła już zbiórka. Paweł Jędrusik. To są nietypowe 20 urodziny w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Życzę Ci, żebyś umiał się zamknąć i żebyś przestał lać wodę. Niech to będą ich ostatnie urodziny. Bo właśnie 20 lat liczą już sobie okna, które znajdują się w budynku, w którym codziennie schronienie znajduje ponad 70 dzieci. Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, to okna są popękane i mają spore ubytki. A to czuć szczególnie teraz, gdy przyszły niższe temperatury. To sprawia, że każda zmiana pogody jest dla nas bardzo dotkliwa. No i nie może być tak dalej, że po prostu trzymamy kciuki, żeby nigdy nie padał deszcz, nigdy nie padał śnieg i żeby mocniej nie zawiało. No bo wtedy w domu, w którym tak naprawdę ma być ciepła, rodzinna atmosfera, jest fizyczny chłód. Żeby pomóc Domowi Aniołów Stróżów, wystarczy wejść na stronę internetową i dokonać wpłaty, choćby symbolicznej. Potrzebne jest około 200 tysięcy złotych. Wystarczy wejść na anioły24.pl/okna i znaleźć jakikolwiek czerwony guzik, nacisnąć i dokonać wpłaty. Oczywiście wpłata na miarę możliwości każdego, no bo każda złotówka się liczy, więc czy to będzie 50, 100, 200 zł, czy nawet więcej, wszystko przyczyni się do pomocy naszym dzieciom. Do udziału w zbiórce zachęcają też gwiazdy, wśród nich m.in. Ewelina Lisowska czy Dariusz Dudek. I o ile najbliższe miesiące na pewno będą dla dzieci ciepłe pod względem psychicznym, to możemy sprawić, że również fizycznym. To będzie biegowa niedziela w regionie. Szykują się dwie duże imprezy, w których weźmie udział łącznie kilka tysięcy osób. Szykują się też utrudnienia na drogach w kilku miastach. Biegacze będą mieli na drogach pierwszeństwo przed kierowcami. Łukasz Kądziołka. Bieżnia na Stadionie Śląskim czeka na przyjęcie kilku tysięcy biegaczy. Ponad 7 tysięcy nadanych numerów startowych i to rzeczywiście będzie rekord. Ilu zawodników wystartuje, tego nie wiadomo, bo faktycznie bieganie długodystansowe związane jest czasami z kontuzjami, przypadkami losowymi. Mimo to w najbliższą niedzielę na linii startu stanie ponad 6 tysięcy uczestników zawodów na trzech dystansach. Maratonu, półmaratonu i biegu ultramaratońskiego. Przebiegną po raz kolejny przez cztery miasta. Chorzów, Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. W związku z trwającymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi w Katowicach trzeba było zmienić trasę. Ona nie różni się bardzo od tego, co było dotychczas. Mniej więcej 3 km trasy zostały wytyczone innymi drogami, jednak nadal będzie można przebiec m.in. obok Spodka i Strefy Kultury. Z tego powodu trzeba spodziewać się utrudnień. Odczują je zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Drogi będą zamykane już przed godziną 8, a otwierane sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego uczestnika. Orientacyjnie utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 14. Mniejsze będą w Gliwicach, bo tu odbędą się zawody o skromniejszej skali. W niedzielę o godzinie 10 rozpocznie się 10. edycja półmaratonu gliwickiego. Jego uczestnicy ponownie rozpoczną rywalizację przy arenie. I biegną tymi najpiękniejszymi ulicami miasta, zahaczając o bardzo atrakcyjne też punkty, którymi warto się pochwalić, czyli Gliwicka Starówka, czyli Park Chopina, czyli Palmiarnia. Na dystansie 21 km wystartuje ponad 800 osób. Chwilę po godzinie 13 powinno być już po utrudnieniach. Wszystkie informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach internetowych obu biegów. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.